Szanowni Państwo, rozpocznę dziś od opowiastki o ziemniakach i podejmowaniu decyzji. Otóż pewien wzięty prawnik spędzał urlop w chłopskiej zagrodzie. Któregoś dnia gospodarz poprosił go, aby mu pomógł w sortowaniu ziemniaków. Zaprowadził do piwnicy, pokazał ziemniaki i trzy różne kosze. Do jednego miał wrzucać największe, do drugiego średnie, a do trzeciego najmniejsze. Gdy po dwóch godzinach gość nie wychodził z piwnicy, chłop postanowił sprawdzić, co tam tak długo robi. I zdziwiony zobaczył, że prawnik leży nieprzytomny na ziemi, a w koszach ziemniaków niewiele. Gospodarz wyniósł gościa na dwór i zaczął cucić. Potem zapytał, co go tak zwaliło z nóg. To ciągłe podejmowanie decyzji, wykrztusił z siebie wzięty prawnik. W naszym życiu codziennie podejmujemy setki małych, większych, kluczowych, a bywa, że i granicznych decyzji. To one wpływają na to, jak nam się żyje z samym sobą, z innymi i innym z nami. To oczywiste, że największą uwagę przywiązujemy do jakości własnego życia, samemu z sobą, nieco mniej starannie dbamy o jakość życia z bliźnimi, choć nam na niej zależy, a zupełnie nie pamiętamy o jakości życia bliźnich z nami. To, że mnie jest z nią, z nim, z nimi dobrze, wcale nie znaczy, że jej, jemu, im jest równie dobrze i przyjaźnie ze mną. Tu nie ma autentycznej symetrii, automatycznej symetrii. Te jakości wcale nie muszą się pokrywać i często też się nie pokrywają. Czemu tak jest? Myślę, że jednym z kluczowych powodów jest zupełny zanik korzystania z daru rady. A jeśli już, to tylko jednokierunkowo udzielania, dawania rad. To lubimy bardzo, nawet o to nie proszeni. Ale dar rady to nie tylko umiejętność doradzania, zresztą bardzo trudna, bo zakładająca zgodę na nieposłuchanie rady. Zdaje mi się, że często mylimy radzenie, sugerowanie, konsultowanie z pouczaniem, prawieniem morałów i przywoływaniem do porządku. Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych. Sparafrazuję to zdanie Kapuścińskiego i powiem, że żeby dać jedną dobrą radę, trzeba posłuchać setki cudzych. Nie wiem, czy dar rady to nie przede wszystkim zdolność proszenia o radę. Dziś już nikt nikogo nie prosi o radę, bo i po co, skoro sami wiemy lepiej. A szkoda, bo już w Księdze Przysłów przeczytamy, kto rad przestrzega, mądrzeje. A Księga Tobiasza dopowie, szukaj rady u każdego mądrego i nie gardź żadną pożyteczną radą.